W Zduńskiej Woli uczczono pamięć Żydów pomordowanych w czasie hitlerowskiej okupacji. Obchody odbywały się na cmentarzu żydowskim przy ulicy Kaczej w ramach Światowego Dnia Holokaustu ustanowionego przez ONZ w 2005 roku. W nekropolii spotkali się przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także uczniowie z gimnazjum nr 1, 2, 3 i 4. W obchodach uczestniczyła również młodzież ze Słowenii goszcząca w pierwszym LO i gimnazjum nr 1. Wszyscy zebrani podkreślali, jakie znaczenie mieli Żydzi mieszkający przed wojną w Zduńskiej Woli. Była to silna grupa, nie tylko etniczna, ale również wyznaniowa, kulturalna i gospodarcza. Zwrócono uwagę na bardzo ważną sprawę, jaką jest pamięć o tej zbrodni. Milan Kundera pisał: narody likwiduje się w taki sposób, że najpierw odbiera się im pamięć, niszczy się ich książki, wykształcenie, historię. Kamila Klauzińska dodała, że zduńskowolanie nie zapominają o żyjącej tu kiedyś dużej liczbie ludności pochodzenia żydowskiego oraz o tragedii, jaka miała miejsce podczas II wojny światowej. Pamiętają uczniowie szkół, którzy przychodzą tutaj i zresztą wielokrotnie i ja mam okazję i przyjemność oprowadzać grupy młodzieży po cmentarzu, ale wiem, że przychodzą tu również ze swoimi opiekunami, z nauczycielami na lekcje historii. Na koniec uroczystości przy pomniku Żydów pomordowanych w sierpniu 1942 roku złożono wieńce oraz znicze, by dać symbol pamięci o tej zbrodni. Bo przecież pamięć jest po to, by historia w takich przypadkach nie zatoczyła koła.